Dzień dobry TVN. Dzisiaj jesteśmy na Zanzibarze z naszym kolegą Deo. Dzień dobry. Dzień dobry. Deo, powiedz nam, gdzie się nauczyłeś tak dobrze mówić po polsku? Ja w 2010 roku tutaj na Zanzibarze spotkałem Polak, który chciał budować sobie hotel i on mnie zatrudnił u niego w pracy. I tam u niego w pracy, na budowie, on zatrudnił 3 fachowiec z Polski, jedna karpowski i 2 maliniak, które nie mówili po angielsku, tylko po polsku. Skoro bardzo dobrze pracowałem na budowie, oni chętnie wołali mi cały czas, przynieś to i tak dalej, a jednego dnia potrzebowali motek i kiwał taki ręka i ja bardzo go starałem zrozumieć, poszedłem naokoło przez macieta, bo macieta w ten sam sposób go się używa, tak jak motek. No to wtedy, jak dałem ten fałwet i ten karpowski tego macieta, on bardzo był zdenerwowany, że wysłał mi pomotek, ja przywożę go macieta, więc zabrał mi tego macieta, wyrzucił sobie za okno, poszedł naokoło, wrócił z motek i pokazywał mi, że to jest kurwa motek. Od razu za bardzo go nie zrozumiałem, ale od razu pomyślałem, że kurde, jutro, jak nie będzie wiedzieć, to jest motek, albo stracę pracę, albo ten fałwet mnie zabije. Więc biegam do sklepu, kupowałem zeszyt i długopis i wróciłem, zaczynam pisać. Kleście, ściągaście, kabel, rurka, nipel, mufle, zaprawa, betonu, drągi, słup, taczka, opata, dawaj, teraz ty. Wszystkie te słowo budowlane napisałem, cokolwiek widziałem na oczy i tak dalej. A 4 miesiące później już nie było problem z komunikacją, a jednego wieczoru on mnie zaprosili u nich w domu na tego na kolację, a wyciągali sobie laptopa i puścili taki bardzo fajny film. Ten film bardzo mi się podobało, bo ci tam fałowie typu na budowie, oni cały czas chodzili nerwowe. A ja bardzo się zdziwiłem, czemu oni cały czas są nerwowe, nie można na normalne kondycje tam pracować i tak dalej. No to jak obejrzałem tego film pierwszy raz, bardzo mi się podobało, ale tam za bardzo nic nie zrozumiałem, więc pożyczyłem tego płytę, poszedłem do domu i zaczynam go oglądać, ale ciągle robiłem pauza i pisałem to, co słyszałem i na drugiego dnia w pracy rano miałem tyle pytań. No to wtedy zadawałem te pytania do cifałowiec, a oni się śmiali, ale mi pomagali to przetłumaczyć. Na drugiego wieczoru, tak samo film od początku, już coś zacząłem zrozumieć, 40 razy oglądałem tego film. Na początku nic nie zrozumiałem, a na koniec cały film zrozumiałem. I ten film nazywa się Dzień Świra. Dzień Świra. Jak tato robi dziubek, nie ma chuja we wsi. Bardzo dziękuję.